No i się kuźwa rozpadało znowu. Ja chyba nie dokończę tego filmu. Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj nagrywam te YouTube w takich okolicznościach, w jakich jeszcze tego nie robiłem. Jestem na wysokości mniej więcej 600 metrów nad poziomem morza, w chacie w niebie, niedaleko miejscowości Zawoja. Podlinkuję Wam później, jak ich znaleźć, żeby tutaj sobie przyjechać na jakiś krótki wypoczynek, ale do rzeczy. Stoi koło mnie Nissan Patrol. Kiedyś to było auto moich marzeń, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie marzyłem o tym, żeby jeździć terenówką. Patrol po prostu mi się podobał jako samochód, jako taki duży, ciężki, potężny, groźnie wyglądający samochód i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj gościć go na kanale. Jest to Y61, czyli już tam kolejna generacja Patrola. Cieszę się również, że auto jest prawie że seryjne. Jest to samochód, który ma ciekawą historię, a ponadto nie widział terenu. W każdym razie nie widział terenu zbyt ciężkiego, nie jest za bardzo zmodyfikowany i zachowany w świetnym stanie. Opowiemy sobie o jego wnętrzu, o jego silnikach i o tym, jak się jeździ w ogóle Patrolem, dla kogo jest ten samochód. Jedziemy z tematem. Historia terenowego Nissana tak naprawdę sięga lat 50. I oczywiście, jak to bywa w przypadku terenówek, zaczęło się od samochodu dla armii. Lekki, mały wóz, który potrafiłby sobie radzić w każdych warunkach. Wtedy to był jeszcze Datsun. Ale historię Patrola opowiemy sobie w szczegółach przy okazji filmu o Y60, który też chcę Wam zaprezentować w późniejszym czasie na kanale. Tak naprawdę GR powstał dopiero w latach 80., w późnych latach 80., ten GR, z którego wywodzi się ten duży, ciężki, limuzynowaty Patrol. Wcześniej było K160, K260. To nie były te same samochody. Autko troszkę postało pod tą wiatą, więc niech sobie teraz na spokojnie odstaje na słońcu, a ja, korzystając z możliwości, jakie daje chata w niebie, będę mógł go pokazać z różnych perspektyw. Poza tym spędzę tu jakieś 3 dni, więc film może się toczyć w różnych lokalizacjach oraz różnych warunkach pogodowych, dlatego że to auto jest używane na co dzień, wozi ekipę, która stacjonuje właśnie w chacie w niebie, no i jest to jedno z dwóch aut, które w tych warunkach jest tutaj w stanie dojechać bez żadnego problemu. Y61 powstał w 1997 roku, wtedy został zaprezentowany, jego produkcja ruszyła rok później, no i był produkowany w Europie do roku 2010. Był bardzo luksusowym samochodem, oczywiście luksusowym jak na tamte czasy. I to były czasy, kiedy tak naprawdę SUVy jeszcze raczkowały. Niewielu producentów jeszcze oferowało tego typu auta, więc część klientów, które kupowała to auto w salonie, albo nawet większość klientów kupujących go w salonie, przynajmniej w Europie, kupowało go jako takiego luksusowego SUVa. Nie jako auto terenowe wcale, tylko jako taką, no, gigantyczną, jakby powiedzmy, limuzynę. Terenowo w tym aucie absolutnie niczego nie brakuje. Nadwozie jest osadzone na sztywnej stalowej ramie, która jest solidna i nie powinna korodować, o ile auto nie przestało paru lat w krzakach. Pamiętajcie, żeby oglądać ramę przed zakupem danego egzemplarza, trzeba tutaj mieć tak zwane ograniczone zaufanie i sprawdzamy tą ramę z młotkiem. Tak, z ciężkim stalowym młotkiem. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do jej stanu, odpuśćcie taki egzemplarz, bo naprawa ramy może być bardzo droga. 15, 20, 25 tysięcy złotych nawet w tak dużym aucie. Do tego mamy dwa sztywne mosty. Są to bardzo solidne mosty, stosowane również w rajdach i montowane w zmotach różnego rodzaju. No i jakby nic lepszego nigdy nie wymyślono niż mosty z Patrola. Wszyscy jeepiarze im zazdroszczą tej jakości mostów. Są po prostu pancerne i niezniszczalne. Tyle.
musiałem sobie wpiąć reduktor, bo wjeżdżamy nieco wyżej. Jak to mówią, reduktor dwuja i faja. Co do samych napędów, no to Patrol jako taka typowa terenówka nie nadaje się do jazdy z napędem na 4 po asfalcie, ponieważ nie ma międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Także z napędem na 4 możemy jeździć tylko po nieutwardzonych drogach. Normalnie włączamy pozycję 2H na skrzyni rozdzielczej i jedziemy z napędem na tył. Do tego mamy też już wpięty w tej chwili reduktorek o przełożeniu zdaje się 2,02. No i to nie koniec. Ponadto mamy też w większości wersji również blokadę tylnego mostu. Mamy też rozłączany stabilizator tylnej osi, żeby poprawić wykrzyż, z tym, że to ustrojstwo podobno szwankuje. To znaczy albo się nie chce załączyć, albo się nie chce rozłączyć. I niektórzy po prostu go demontują. Kosztem powiedzmy polepszonego komfortu jazdy po czarnym mamy po prostu na stałe terenówkę. Auto robi niesamowite wrażenie, kiedy się koło niego stoi, ze względu na swoją wielkość. Maskę mam na wysokości prawie klatki piersiowej. Ciężko by mi było tutaj przy moim wzroście cokolwiek grzebać przy tym aucie, no ale dostęp poza tym jest całkiem niezły. Ale po kolei. Podstawowym silnikiem był RD28ET, czyli 6-cylindrowy diesel o pojemności 2,8 litra. W zależności od wersji występował w różnych wariantach mocy od 129 do trochę ponad 130 koni mechanicznych. Jednostka, która pamięta jeszcze tak naprawdę poprzednika, czyli Y60. Opinie są różne na temat tego silnika. Przede wszystkim większość ludzi mówi, że jest po prostu za słabym silnikiem do tak ciężkiego auta, że 130 koni i jakieś 250 Nm serii nie są w stanie go w ogóle napędzać. No coś w tym jest, ale dzięki temu, że mamy tutaj 6 cylindrów w rzędzie, moment obrotowy jest też dostępny dosyć nisko, bo maksymalny mamy już koło 2000 obrotów na minutę. No to sprawia, że ten silnik całkiem ładnie ciągnie z dołu. Nie wiem, może to jest kwestia tego egzemplarza też. Może tutaj coś było nagrzebane przy okazji wymiany pompy paliwa i może został trochę podkręcony po prostu, bo mam wrażenie, że na stromych podjazdach nawet lepiej zbiera się od mojej lżejszej froty, która jest niewiele słabsza w zasadzie od Patrola. No to auto rozpędza się do setki w jakieś 20 sekund i osiąga prędkość maksymalną na poziomie 140-150 km na godzinę, przy czym przerabia tak naprawdę paliwo na hałas i kupę dymu, która się wydobywa z rury wydechowej. Ale dźwięk tego rzędowego silnika sprawia wrażenie, jakbyśmy jechali naprawdę ciężarówką. Mnie się osobiście bardzo podoba, szczególnie jak się wkręca na obroty. Ma taki charakterystyczny rasowy pomruk. Silniki te są bardzo trwałe, rozwijane przez Nissana przez wiele lat i przy odpowiedniej dbałości o nie potrafią się odwdzięczyć także długowiecznością. Z tym, że silnik po prostu w terenie musi często pracować na dość wysokich obrotach, żeby sprawnie napędzać tą ważącą ponad albo prawie 2,5 tony budę. Dlatego też często przy mocnym pałowaniu można doprowadzić do jego przegrzania lub uszkodzenia uszczelki pod głowicą, co jest częstą awarią właśnie przy mocnym, intensywnym użytkowaniu tego auta w warunkach terenowych. I większość użytkowników Patroli z silnikiem 2.8 czeka, kiedy w końcu głowica padnie i będzie mogła wymienić ten silnik na inny, na przykład na BMW. Kolejnym silnikiem, który pojawił się po 2000 roku, ponieważ w 99 zrezygnowano z jednostki właśnie RD28, był ZD30. 3-litrowy diesel, 4-cylindrowy tym razem, natomiast był zdecydowanie mocniejszy już od tej wersji 2.8. W zależności od tego, jakim układem wtryskowym był zasilany, czy to była pompa rotacyjna, czy układ Common Rail, osiągał moc od 158 do 160 koni mechanicznych. Moment obrotowy wynosił 360 Nm. Był dostępny już przy 1800 obrotach na minutę, bardzo nisko. Ten silnik też ma jakby nieciekawe opinie i wiąże się to z paroma rzeczami. Mówi się o problemami ze smarowaniem tłoka w czwartym cylindrze lub problem z wypalaniem się tłoków. Oglądałem też jeden materiał na YouTube, w którym koleś mówił, że problemem tego silnika jest źle zaprojektowana odma i gazy ze skrzyni korbowej przedostają się do lotu, przez to zabrudzają przepływomierz. Zabrudzony przepływomierz daje złe sygnały do komputera. Komputer głupieje i
silnik jest przeładowywany, co może powodować oczywiście też poważne awarie i problemy i być może to jest właśnie źródło problemu z wybuchającym silnikiem 3.0 w patrolu. Gość opowiadał również, że niektórzy zakładają tutaj tak zwaną wolną odmę, żeby właśnie gazy ze skrzyni korbowej odprowadzić gdzieś tam do jakiejś puszeczki zamontowanej, która zbiera resztki oleju jeszcze. Ten sam silnik był montowany na przykład w Nissanie Terrano, w Fiatach Ducato, w różnych dostawczakach produkcji Renault czy Nissana i tam jakby problemu z tym nie było, wybuchał tylko w patrolu. No i tak samo jest w wypadku właśnie tej 3-litrówki, że właściciele tylko czekają aż wybuchnie, a dzieje się to czasem bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia, a jak wybuchnie, to mogą go wymienić na BMW. Ostatnie silniki, które były rzadziej spotykane, to są 6-cylindrowe diesle o pojemności 4,2 litra w wersji wolnossącej TD422, a w wersji doładowanej TD422T3. Ten wolnossak ma jakieś 113 koni i praktycznie nie napędza tego auta, ale jest uznany za najbardziej pancernego diesla, najprostszego diesla, jakiego można tutaj wymyśleć. Niektórzy dokładają do tego silnika turbo, żeby zrobić z niego tą wersję doładowaną. Kolektory podobno można kupić za jakieś 2000 zł w Australii. Trzeba uważać tylko na sterowanie pompą paliwa, bo w niektórych wersjach jest ona sterowana pod ciśnieniem, a w innych wersjach jest sterowana elektronicznie i trzeba tam dołożyć dodatkowy moduł. Seryjnie też oczywiście można nabyć wersję doładowaną, która ma jakieś tam 150 koni i z diesli w zasadzie jest to najfajniejszy, najciekawszy silnik, z tym, że pożera hektolitry paliwa. Zresztą jak każda pozostała wersja. Były również silniki benzynowe o pojemności 4,2, 4,5 i 4,8 i te są stosowane właściwie w patrolach. Do dziś moc ponad 200 koni. Newtonów też tam spokojnie wystarczy. Co bardzo popularne właśnie, o czym wspomniałem przy okazji dwóch silników, swapuje się do patrolów różne jednostki, w tym właśnie M57 BMW. Niektórzy wkładają LS-a z Corvetty. Znam jednego gościa, kurde, ma krótkiego patrola, może zrobimy o nim krótki materiał, jak będzie chciał, który wsadził do tego 4.2 z Audi V8, bo jest tańsza niż LS i jest tańsza niż 3-litrowa BMW. Jest to najtańszy swap, jaki możecie sobie tutaj wymyślić. Skrzynie z reguły zostawia się seryjne z patrola, albo manuale, albo automatyk czterobiegowy, które występowały, albo przekłada się wszystko już z BMW. I wtedy macie doskonałą terenówę i lepszy silnik, którego patrol tak naprawdę nigdy chyba nie miał. Poza tymi, które były u nas nieosiągalne. W dobrych pieniądzach. W dobrych pieniądzach. Jest to samochód, który jest produkowany po dziś dzień. Praktycznie bez zmian. Pomimo tego, że ma swojego następcę, to Y61, taki jakby poliftowy, nadal jest wytwarzany w Arabii Saudyjskiej i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2004 roku przechodził facelifting. Zmianą uległ głównie przód auta, zmienili lampy, grill oraz zderzaki, zmienił się również tył, a także zmieniły się te plastikowe osłony nadkoli, na nieco takie bardziej kwadratowe, takie trochę bardziej ociosane. Wyczytałem również, że w tym samym roku zrezygnowano z produkcji krótkiej wersji. Natomiast wydaje mi się, że na niektórych rynkach była ona dostępna, tym bardziej, że widziałem ogłoszenie sprzedaży na fabrycznie nowego Nissana Safari, czyli współczesnego patrola Y61, właśnie w krótkiej wersji. No ale do wymiarów teraz. Całkowita długość nadwozia w wersji długiej, czyli long wheelbase, ma 5010 mm. Szerokość auta to 1940 mm i to bez lusterek, prawie jak ciężarówka. Wysokość w serii to 1855 mm, jednak ten egzemplarz, jak większość, zdecydowana większość patroli, ma również zrobiony dwucalowy lift zawieszenia, czyli jest wyższy o jakieś 5 cm i ma 1,90 m. Short wheelbase, czyli krótka, miała 4395 mm długości, była węższa o centymetr. W krótkiej wersji występowały również wersje z płaskim oraz podwyższonym dachem. W tej krótkiej wersji rozstaw osi to jakieś 2,5 metra, w długiej wersji prawie 3, 2900 tam z hakiem, co w połączeniu z szerokością wnętrza przekłada się na sporą ilość miejsca tutaj w środku. Na ramiona mam bardzo dużo miejsca, zarówno na lewą, jak i na prawą rękę. Podłokietnik między fotelami jest szerokości mniej więcej, no nie wiem, fotelika dla dziecka. Jakby trzecia osoba mogłaby tutaj usiąść na środku, tak w tym aucie jest szeroko. Nogi też mieszczę tutaj jakby bez problemu, natomiast patrol jest znany z tego, że jest tutaj mało miejsca nad głową.
I owszem, tak jest. Na niektórych rynkach, także po dziś dzień, jest dostępna także wersja Patrola tak jakby pick-up. To znaczy mamy tylko kabinę z przodu, a reszta jest do dowolnej zabudowy i często można tam znaleźć taką zabudowę wyprawową na Patrolach, no bo to autko świetnie się sprawdza na wyprawy. Po pierwsze dlatego, że to jest solidny i trwały samochód. Po drugie dlatego, że ma właśnie tak dużo miejsca w środku, że jest taki duży. Bo ta wersja, czyli long wheelbase, jest również 7-osobowa. A to sprawia, że tak naprawdę możemy go wykorzystać jako auto rodzinne, jak współczesne takie duże SUV-y, albo po prostu jako wygodną wyprawówkę dla 4 osób i każdy będzie podróżował w komfortowych warunkach. Do Patrola też dosyć ciężko się wsiada ze względu na jego rozmiary, przynajmniej będąc osobą mojego wzrostu, nie mówiąc już o dzieciach. Dobrze, że część z nich jest wyposażona w takie dedykowane progi, które ułatwiają wchodzenie i specjalne rączki na słupkach A i B, na których możemy się po prostu podciągnąć. Ja to najchętniej do niego wskakuję po prostu. I wyskakuję też. Wnętrze tej japońskiej terenówki jest też niespecjalnie urodziwe i wyglądem przypomina większość produkcji japońskich aut z tamtego czasu, czyli z lat 90. Wersje po 2004 roku miały zmieniane również wnętrze, deska rozdzielcza była nieco wyżej poprowadzona oraz był zupełnie inny ten tutaj tunel środkowy. I ten wygląd deski rozdzielczej od 2004 roku pozostał w Patrolach do dzisiaj. Te starsze wersje, czyli taka jak ta, nie dość, że nie grzeszą specjalnie urodą, to do tego też nie grzeszą ergonomią. Szukanie niektórych przycisków, no, zajmuje trochę czasu, jeśli siedzimy tutaj po raz pierwszy. Najbardziej idiotyczne dla mnie jest umieszczenie włącznika świateł przeciwmgłowych, który jest na dole tutaj przed dźwignią skrzyni rozdzielczej. Jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza jest ok, jest typowa dla aut japońskich z tamtego okresu produkcji. Mamy tutaj dużo twardych plastików na desce rozdzielczej, na drzwiach, ale plastik wydaje się być naprawdę solidny i ma całkiem przyjemną fakturę. Te wstawki, które imitują drewno na konsoli środkowej, na przy dźwigni zmiany biegów oraz na drzwiach, są również plastikowe. Ale ogólnie wnętrze wydaje się być zmontowane dość solidnie. Przynajmniej sama deska rozdzielcza nie wydaje żadnych naprawdę dźwięków niepokojących. Czymkolwiek tutaj nie poruszę, no nie słyszę żadnego skrzypnięcia. Na drzwiach uchwyty do drzwi też całkiem przyjemnie. Natomiast jak przystało na terenówkę, Patrol na jakiejś wyboistej drodze, czy takiej nierównej drodze, oblodzonej, jak miałem kawałek temu, o, na jakichś takich lekkich wybojach, potrafi zacząć wydawać jakieś dźwięki z okolic przeróżnych. Tu powinno być radio, zdaje się, a pod radiem powinna być jakaś półka. Natomiast tu jest jakieś niefabryczne radio w miejscu tej półki, a na górze jest zamontowane urządzenie od VDO, które wygląda mi jak jakiś metromierz, albo przynajmniej jakieś urządzenie do monitorowania przebiegu naszej trasy. Pod radiem jest zamontowany sterownik od klimatyzacji. I tu jest taki mały panel, podobny do tego, który był w Maximie, którą kiedyś tam może widzieliście u mnie. Jest bardzo skromnie zagospodarowany, jest mało przycisków. Często jest tak, że jeden przycisk służy do jednej funkcji. Na przykład mamy jeden przycisk od włączania wentylatora. No i obsługa tego panelu nie jest zbyt intuicyjna i do tego sam panel jest umieszczony bardzo nisko, więc za każdym razem, jeśli chcemy zmienić nastawy temperatury, to musimy odrywać wzrok od drogi. I dopóki się do tego nie przyzwyczajimy, to trzeba to robić na zbyt długo, żeby było to bezpiecznie. Przynajmniej według mnie. Pod sterownikiem klimatyzacji mamy jeszcze 3 przełączniki. Gniazdo do zapalniczki na 12 V. Za dźwignią zmianę biegów. Popielniczka, 2 uchwyty na kubki, jednak zamontowane w taki sposób, że ten kubek raczej nie będzie tutaj bezpieczny, szczególnie jeśli będzie nam autem bujać. Obok cup holderów mamy również 3 przyciski. 2 służą do włączania podgrzewania przednich foteli oraz 1 do podgrzewania dolnej części przedniej szyby. W miejscu, gdzie normalnie spoczywają wycieraczki, żebyśmy no, nie musieli ich potrzepywać, oskrobywać, cokolwiek. W warunkach zimowych na pewno to się sprawdzi. Pod podłokietnikiem mamy schowek, który jest podzielony na 2 części. Mamy tutaj taką skrzyneczkę, w którą możemy włożyć takie drobniejsze rzeczy, natomiast tam głębiej możemy sobie coś jeszcze nawrzucać. I to akurat są widelce. I widelec i 2 łyżki. Nic. Pozostała przestrzeń gospodarcza to schowki w drzwiach i spokojnie wejdzie tam duża butelka wody. Dodatkowo jest zainstalowana taka siatka, która przytrzyma przedmioty, które tam włożymy. Mamy też schowek oczywiście przed pasażerem tutaj i schowek na okulary.
Poza tym tu jest generalnie tak dużo miejsca w tym samochodzie, że wszędzie można coś włożyć, wszędzie można coś przewozić. Pozycja za kierownicą, jak na takiego kolosa przystało, jest też trochę taka ciężarówkowa. Czuć trochę toporności tego auta, siadając tutaj za kółkiem. Fotel jest umieszczony wysoko nad podłogą i możemy go już tylko podnieść jeszcze wyżej, co jest bez sensu, bo zaraz będziemy wazić głową o dach. Fotel nie ma dobrego trzymania na boki. Praktycznie w ogóle nie ma trzymania na boki, ale jest bardzo szeroki, miękki i dosyć wygodny. Położenie kierownicy możemy regulować w jednej płaszczyźnie i ten zakres jest bardzo malutki i tak mam troszkę wrażenie, że kierownica leży mi tutaj na kolanach. Jednak to, że kierownica jest dosyć nisko umieszczona i dosyć nisko mamy poprowadzoną linię deski rozdzielczej, sprawia, że widzimy nieco więcej przez tą niewielką, bardzo pionowo umieszczoną szybę, do której też trzeba się przyzwyczajać, bo mamy wrażenie, jakbyśmy jechali jakimś wozem opancerzonym. Widoczność na boki jest całkiem ok, ponieważ ten słupek A też jest razem z szybą tak pionowo dosyć zamontowany, przez co nie ogranicza nam widoczności. Do tyłu oczywiście widać bardzo dobrze przez ogólną, dużą powierzchnię przeszkloną tego auta, jak w starym, oldschoolowym właśnie kombi. Wygląd wskaźników jest klasyczny dla Nissana. Prędkościomierz wyskalowany do 180 na godzinę. Więcej nie trzeba, bo jakby ten samochód i tak się rozpędza do jakichś 150. Zarówno prędkościomierz, jak i obrotomierz są duże, bardzo czytelne. Samochód jest również wyposażony w dwie poduszki powietrzne i to tyle. Nie wiem, czy w późniejszych wersjach było ich więcej, może cztery. Wszystkie szyby są sterowane elektrycznie. W tej wersji jest również duży, szklany szyberdach. Sterownik do szyberdachu jest zamontowany obok lampek, które oświetlają wnętrze. A przed schowkiem na okulary jest coś, co przypomina mi amerykańskie samochody. To znaczy mamy tutaj kompas i termometr. Kompas może pomóc czasem, przynajmniej wiemy, w którym kierunku jedziemy, jeśli jedziemy ciemnym lasem, nie znamy drogi. Oldschoolowo, bardzo przydatna rzecz. Co jeszcze ważne jest, to tutaj na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy mamy opis, jak i w jakich warunkach należy używać napędu na 4 koła. I możemy tutaj wyczytać, że między pozycją 2H a 4H możemy się przełączać podczas jazdy z prędkością do 40 km na godzinę. Na reduktor przełączamy się oczywiście na postoju i nie możemy używać reduktora z prędkością powyżej 50 km na godzinę. W drugiej części naklejki jest również instrukcja do tego, jak obsłużyć sprzęgiełka w przednich piastach oraz to, jak załączać i wyłączać stabilizator tylnej osi. No i się kuźwa rozpadało znowu. Ja chyba nie dokończę tego filmu. Warunki coraz ciekawsze. O tym, jak patrol sobie radzi w warunkach terenowych, chyba specjalnie nie muszę wam opowiadać za dużo. Auto jest znane z tego, że radzi sobie w nich świetnie. Chociaż to jest ciężki samochód i trzeba też umieć nim jeździć, bo niektórzy się śmieją, że patrol to się wkleja nawet jak stoi. A kierowcy patroli są z kolei nazywani ciśnieniowcami, bo zawsze idą ostro. To znaczy, jeśli patrola nie kręcisz pod koniec obrotomierza, czasem możesz mieć problem z tym, żeby przejechać jakieś błotko. Natomiast jeśli to zrobisz, no to to auto pociągnie nawet w mule. Wkleiłem go na chwilę tutaj w śniegu, w jednym miejscu, gdzie tam zawracałem sobie. I trochę musiałem z nim powalczyć, bo jego masa... O nie! No, generalnie będzie ciekawiej w tym filmie niż myślałem. Dobra, zaraz ktoś przyjedzie, będziemy go targać. Zobaczymy, no. Tak. Z oddali słychać już nadciągającą pomoc. Minęło pół godzinki od momentu zawezwania traktora. Próbowaliśmy jeszcze wytargać patrola siłą jego napędów. Jednak, jak się okazuje, nie jest to taka super terenówka, jakby się wydawało. A może jest po prostu za ciężki, albo jakoś tak niefortunnie wjechałem. Ruszył się dosłownie o parę centymetrów i troszkę bardziej się zakopał. Pan mówi, że nie wie, czy go wyciągnie, czy nie potrzeba jakiegoś większego traktora, no ale przecież siądę za kółko, mu trochę pomogę, nie?
drzewo, to jest strasznie ślisko, jesteś? Na razie mam dosyć, do chaty na kawę i teraz dopiero będziemy oglądać wnętrze z tyłu. Ojo. A tu chata w niebie, to oto. No tu jest chata, jest niebo i beautiful view. Przygód, jak widać, co nie miara. Szczęśliwie udało się wrócić z powrotem. Patrol jest solidnym samochodem, jednak nie wszystko jest takie super solidne, jakby się wydawało. Mogą się zdarzać problemy na przykład z drzwiami. W sensie one są dosyć ciężkie i w tych mocno eksploatowanych egzemplarzach, tych intensywnie używanych, a także tych najstarszych, zdarzają się przypadki, że przednie drzwi delikatnie na zawiasach się opuszczają po prostu. Teraz dopiero będziemy wsiadać do tyłu. Tutaj też wcale nie jest tak kolorowo, w sensie no trzeba się wspiąć na sporą wysokość i tutaj też jest zainstalowana ta rączka, o której wspominałem, na której możemy się delikatnie podciągnąć i wmontować się do tyłu. Ze względu na dużą szerokość nadwozia, na pewno nawet trzy osoby jadąc tutaj z tyłu nie będą narzekały na wygodę. Mam fotel ustawiony pod siebie i do kolan mam też jeszcze sporo zapasu, natomiast mało miejsca już mam na głowę. Pompon rysuje po dachu. Wyższe osoby będą miały tutaj problem, żeby się zmieścić i to spory. Sama kanapa, jak to w terenówkach, jest umieszczona dosyć nisko nad podłogą, przez co nasze uda nie do końca podpierają się na tym siedzisku. Siedzisko jest dosyć krótkie, no i to może spowodować, że naprawdę na długiej trasie patrol może się zrobić trochę niewygodny. Ale mamy coś, co tą wygodę poprawi oczywiście. Po pierwsze, podłokietnik i nie jeden, tylko dwa. Dwa osobne z tego środkowego siedziska się otwierają. W podłokietnikach są uchwyty na kubki. Poza podłokietnikiem, moi drodzy, możemy też sobie wyregulować kąt położenia oparcia. I dzięki temu na pewno troszeczkę nam to pozwoli wygodniej jechać. Podłokietnik możemy sobie rozłożyć i może by się nawet dało tutaj spać. A w tej pozycji mamy nieco dalej do dachu też, co jest ogromną zaletą. Ponieważ auto jest siedmioosobowe, no to jakoś tam trzeba się dostać do tego tylnego rzędu. No i trzeba to zrobić w ten sposób, że najpierw składamy oparcie. Dzięki temu też możemy powiększać bagażnik. Ale później mamy tutaj dodatkową dźwignię, którą to oparcie po prostu składamy w ten sposób. I tędy możemy wejść do tyłu. Co ja zaraz zresztą w sumie uczynię. Pomalutko. Jakość wykończenia wnętrza jest taka sama jak z przodu. Twardy plastik na górze, nieco bardziej miękkie tworzywo na dole drzwi oraz taki akcent ze skóry nad podłokietnikiem, a na tym podłokietniku też jest ta plastikowo-drewniana wstawka. Na środku, jak to w Japońcach, duża lampa oświetlająca wnętrze. Ta została zmieniona na LED-ową. Daje takie nieprzyjemne niebieskie światło. Dobra, no to spróbuję teraz się władować tam na tylny rząd siedzeń i zobaczyć, czy tam się da jechać, będąc chociażby mojego wzrostu, no, dorosłym facetem. Pamiętajcie, że dorosły to nie to samo, co dojrzały. Fotele są zainstalowane w bagażniku i rozłożone na ściany boczne. Podobnie jak w mojej Prewi, Land Cruiser chyba ma tak samo. Drzwi tutaj mamy skrzydełkowe, asymetrycznie dzielone. Mniejsza połówka jest z klameczką, otwieramy ją najpierw, potem otwieramy tą większą połówkę. Tutaj z zawiasami tych drzwi też są problemy, to znaczy najczęściej opuszczają się te, które mają zamontowane koło zapasowe i też pomaga regulacja bądź wymiana zawiasów. Ale miało być o fotelach, a nie, to ja sobie rozłożę ten tutaj. Naprawdę bardzo podobnie to jest rozwiązane jak w Prewi. Po prostu go kładziemy tu, stawiamy oparcie, zagubeczek włożymy, a potem o, ciach. No niewiele tu miejsca zostaje. Te dwa fotele są
takiej samej szerokości. Rozłożę sobie jeden, tylko muszę wykombinować jeszcze, jak tu kamerę ustawić. Kamerkę ustawiłem. Samochód ma przyciemniane szyby, więc niestety jest tutaj niezbyt jasno. U, ale wieje. No dobra, usiadłem tutaj. Tu jest nieco podwyższony dach w tej części pojazdu, ale miejsca na głowę mam tyle samo mniej więcej, co tam z przodu. Natomiast kompletnie nie mam gdzie włożyć stóp w tej konfiguracji. Pod fotel ciężko jest je wepchnąć. I nie jest to specjalnie wygodny. Kolana opierają mi się już o oparcie fotela z przodu. Wysiadam, ale tędy, będzie łatwiej. Ciach, ciach. I tu trzeba pociągnąć taki paseczek, żeby zwolnić pewnie blokadę. O! Zahaczamy o cykor łapkę, ściągamy taśmę i już. Jednak nie ma tutaj takiego miejsca, w którym moglibyśmy właśnie zamontować ten zdemontowany zagłówek. No i on tutaj, nie wiem, czy ma jakieś swoje dedykowane miejsce. Ja na przykład w Prewi miałem takie specjalne uchwyty do zagłówków w tych fotelach. Bagażnik, moi drodzy, w bazowej wersji Patrola, w tej długiej wersji, to jest ponad 600 litrów, 680 chyba nawet. Jest tu naprawdę sporo miejsca. Jest to bagażnik, który daje dużo możliwości, jeśli chodzi o zbudowanie zabudowy, bo ma w miarę regularne kształty i wiele firm w Polsce, w tym specjalizujących się, też takie zabudowy bez problemu zrobi. Znajomy ma takie rozwiązanie, że tutaj ma właśnie szuflady, a kiedy poskłada oparcia tylnych foteli, to może sobie rozłożyć miejsce do spania. I tutaj bez problemu wyśpią się nawet dwie osoby, albo dwie osoby plus jedno dziecko. Maksymalnie możemy powiększyć ten bagażnik do prawie 2000 litrów. To bardzo dużo. No ale to jest w końcu 5-metrowa duża terenówka. Minimalnie przy rozłożonym tylnym rzędzie siedzeń mamy do dyspozycji 183 litry. Także niewiele w sumie wtedy zostaje. Bagażniczek też jest fajnie zagospodarowany, jeśli chodzi o schowki. Słownie są dwa, ale takie duże kieszenie, które idą przez całą długość bagażnika. Sporo rzeczy można tam upchnąć. Po lewej i po prawej stronie mamy takie rewizje. Tędy dostaniemy się po prostu do lampy, żeby ewentualnie pogrzebać coś przy lampie, wymienić żarówkę. Z drugiej strony jest nieco większa i tutaj mamy schowany lewarek. Widzę, że była też tutaj półka jakaś dodatkowa, natomiast już jej nie ma. Oczywiście są pasy dla trzeciego rzędu siedzeń tutaj zainstalowane. No i jest też gniazdo na 12 V, ale nie wiem, czy to jest seryjne gniazdo, nie jestem pewien w każdym razie. Podpowiedzcie w komentarzu, czy zostało tutaj po prostu dołożone. Jeśli jest seryjne, no to fajnie, bo to rzadkie w tamtym czasie, w sensie w latach 90. w takich samochodach. No. I byśmy mieli, nie? Ten wilb mi się troszkę posypał, w sensie nie do końca idzie wszystko zgodnie z planem. Przede wszystkim ze względu na warunki pogodowe, a po drugie dlatego, że ten samochód też cały czas jeździ. No i oczywiście bez wpadek śmiesznych też się nie obyło. Na szczęście auto jest całe, wszyscy są cali właściwie. Ten film nie będzie taki, jaki miał być pierwotnie, ale może to nawet fajnie. Tylko że teraz się zastanawiam, czego jeszcze nie powiedziałem o Patrolu. Jest jeszcze takich parę rzeczy. Jeśli ktoś ma wolne jakieś 275 tysięcy złotych w gotówce, to dzisiaj może nabyć nowego Patrola i nazywa się to już Nissan Safari. Są również wersje Super Safari, które są lepiej przygotowane do terenu, oraz w Emiratach Arabskich chyba to jest Gazelle albo Gazelle X. Też w zależności od tego, jak jest przygotowany do terenu. Zakup nowego Patrola oczywiście dla większości z Was będzie, powiedzmy, operacją bezsensowną, ponieważ za te pieniądze można kupić w Europie nowego Land Cruisera, który będzie równie dobrym autem. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście Nissan Patrol rdzewieje. Jak każdy Nissan w zasadzie, i często można spotkać egzemplarze, które mają pozżerane nadkola z przodu, z tyłu, czy progi na przykład. Najtańsze są krótkie Patrole z początku produkcji. Za taki średni stan zapłacicie już mniej więcej około 20 tysięcy złotych. Warto się rozejrzeć za tymi nieco droższymi. Za zupełnego Golasa w długiej wersji, powiedzmy sprowadzonego gdzieś tam z południa Europy, wtedy możemy liczyć na to, że nie będzie porzewiały. Trzeba zapłacić od mniej więcej od 30 do 40 tysięcy złotych. I takie auto też będzie oczywiście wymagało pewnych przeróbek i napraw, żeby podnieść jego zdolności terenowe. Te takie zmotane już Patrole, które na przykład pod maską mają BMW, zaczynają się od mniej więcej 60 tysięcy złotych. Górna granica dla używanego Patrola to tak naprawdę w
tej chwili jest około 100 tysięcy złotych, ale to też zależy od tego, jak auto jest dobrze przygotowane, bo widziałem też egzemplarze, które tyle kosztowały, które były tak modyfikowane, że tak naprawdę w tych pieniądzach ciężko o cokolwiek lepszego. Na pewno Toyota Land Cruiser, czy 200, czy 150, czy 120, mogą być droższe, jeśli chodzi o samą bazę, a takie dobrze przygotowane będą na pewno droższe od Patrola. Jazda Patrolem po czarnych, utwardzonych drogach może być również bardzo przyjemna. Mnie osobiście sprawia ogromną frajdę, ale nie jest to samochód na pewno dla każdego. Przede wszystkim ze względu na swoje gabaryty. Więc trzeba uważać, jeśli się mijamy z kimś na jakiejś wąskiej drodze, żeby go nie zahaczyć. Na zakrętach trzeba się odpowiednio zadawać. No i ponadto trzeba też pamiętać, żeby wcześniej hamować albo wcześniej redukować bieg, jeśli chcemy się wtoczyć pod jakiś stromy podjazd. Masa robi swoje. Jest to auto, które ma taką charakterystykę właśnie prowadzenia dużej, ciężkiej terenowy zbudowanej na ramię. Dostojnie pokonuje każdy kilometr drogi, wszelkie nierówności. Nie jest to specjalnie odczuwane w środku, jeśli przejedziemy przez jakąś dziurę. Natomiast to, że mamy tutaj dwa sztywne mosty, jest mniej zauważalne, mniej odczuwalne w każdym razie przy pokonywaniu zakrętów niż w Jeepie Grand Cherokee. Patrol jeździ nieco sztywniej i nieco pewniej. Seryjne mosty z Patrola są w stanie znosić koła nawet do rozmiaru 35, niektórzy wkładają nawet 38 cali, albo robią z nich Arctic Trucki, jak te na Islandii. Oczywiście seryjny Patrol tak naprawdę wymaga pewnych modyfikacji, żeby radzić sobie w cięższym terenie. Przesić tutaj do główki mostu to jest trochę ponad 20 cm. Można go powiększyć, zakładając właśnie większe koła. Ten też nie ma już seryjnych kół. Tu jest jakieś 32 cale mniej więcej. Seryjnie chyba były na 31. Kolejną w zasadzie niezbędną modyfikacją jest lift zawieszenia. Liftuje się chyba od 2 do 4 cali. Ten ma dwucalowy lift, jak wspominałem. Można również też budę liftować. Jeśli chodzi o szpej offroadowy do tych modyfikacji cały, no to jest na rynku bogato. Nie tylko na świecie, ale także i w Polsce. Bez problemu wszelkie akcesoria do Patrola jesteście w stanie dostać. Zaletą Patrola jest to, że oprócz tego, że niektóre wersje mają relingi dachowe, tak jak ten, na które możemy założyć sobie bagażnik dachowy, to wszystkie mają też takie praktyczne rynienki. Dzięki temu możemy zastosować większy bagażnik dachowy, tak naprawdę sięgający całego dachu. Co jeszcze miałem powiedzieć o Patrolu? Wyłączę tylko wycieraczki. A propos wycieraczek, wkurza mnie jedna rzecz. Tutaj jest właśnie wycieraczka za kołem zapasowym. No i wyciera tylko tą część szyby. Tej niestety nie. Szyba jest umieszczona pionowo, także woda z niej spływa. No ale podczas opadów deszczu, no błoto również z drogi osiada na niej, wiadomo. I niestety jedną część mamy zabrudzoną na stałe. Ten konkretny egzemplarz, również jako nowy, nie był kupiony z przeznaczeniem na terenówkę. Była to limuzyna służbowa konsula, który stacjonował u nas w Krakowie. Kiedy pan konsul zakończył już swoją misję jakby na terenie Polski, musiał stąd wyjechać, ale nie mógł ze sobą zabrać auta. Nie mógł go sprzedać ani rodzinie, ani znajomemu, ani po prostu z ogłoszenia, ponieważ byłoby to potraktowane jako jakaś łapówka albo coś takiego, więc zostało wystawione na aukcję, gdzie kupił je pierwszy właściciel w Polsce, pan Adam, którego nie ma już dzisiaj z nami. Znamy się z panem Adamem z jednego chyba z rejsów, bo pan Adam też żeglował. W każdym razie zakupił to auto, ponieważ był również mistrzem mechanikiem. Sporo tutaj nagrzebał, ale dzisiaj nigdy nie wie, pomimo tego, że auto zostało jakby w rodzinie, co tam tak naprawdę było zrobione. Podobno modyfikował mosty i na pewno modyfikował też silnik, bo seryjne 2.8 okazało się troszeczkę za słabe, żeby ciągać ciężkie przyczepy. Auto ma wymienioną pompę paliwa na mechaniczną. Silnik wydaje się być mocniejszy właśnie dlatego może niż ten seryjny, chociaż był jeszcze mocniejszy, tylko obecna właścicielka obawiała się, że jeżdżąc tym Patrolem zostawia za sobą chmurę dymu, która byłaby w stanie przysłonić nawet ciężarówkę. No i później jeden z serwisów tutaj lokalnych śląskich nieco zdławił ten silnik, żeby tak nie kopcił. Ale Patrol jest tego znany, czy to jest 2.8 czy 3.0, zawsze zostawia za sobą ślad węglowy, potężny. Jest to również samochód, który może ciągać bardzo ciężkie przyczepy. Tak jak ten egzemplarz był kupiony po to, żeby ciągać łódki po prostu. Na haku mamy 3,5 tony. To jest wynik naprawdę imponujący. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli ciągamy naprawdę ciężką przyczepę, taką powyżej 1,5 tony, no to cały zestaw może już przekroczyć dopuszczalne w polskim prawie 3,5 tony dla takiego zestawu i będziemy musieli mieć prawo jazdy kategorii B plus E. Najmniej przyjemny moment, czyli tankowanie, ale można załadować tutaj pistolet od tira, od ciężarówków.
Żegnamy się z patrolem, wylądując zaraz w cieplutkim garażu, gdzie stacjonuje na co dzień. Mało jeździ ten samochód, mało jest używany, więc przy okazji nagrania tego odcinka udało nam się go troszeczkę przepalić, troszeczkę poznał terenu i warunków, do których został stworzony. Długo pojeździliśmy tym samochodem, ja w sumie robiłem tam też za kierowcę, więc trochę nim pojeździłem i muszę przyznać, że jazda patrolem jest wyjątkowa. Jadąc tym samochodem mamy takie poczucie, że prowadzimy porządnie zbudowaną, solidną, niezniszczalną maszynę. Dlatego dzisiaj patrol jest poszukiwany w Polsce, bardzo lubiany i często wybierany właśnie na auto do turystyki offroadowej, do dalekich wypadów. Nawet po całym świecie. Ten odcinek troszkę nie poszedł zgodnie z planem. Nie będzie to klasyczny odcinek Auto Mariana, ale myślę, że i tak wam się podobał ten materiał. Ja przeżyłem trochę chwil grozy, trochę fajnych przygód z tym samochodem i na pewno będę go mile wspominał. Cóż, to tyle. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, lajkowania tego materiału oraz komentowania i uzupełniania wiedzy, którą tutaj przekazałem. Na pewno jest wiele informacji, które można by jeszcze dołożyć, które ktoś by potrzebował, gdyby chciał podjąć decyzję o zakupie tego auta. Zapraszam do zwiedzania mojego kanału oraz do oglądania innych serii, takich jak 500+ czy Modern Era. Auto kwalifikuje oczywiście do serii głównej, do tej listy o autach z lat 90., ponieważ z tamtego czasu on pochodzi. Prawdopodobnie jak powstanie lista offroadowa jeszcze, to właśnie tam on wyląduje. Trzymajcie się, ja wracam do Poznania z powrotem po tych paru dniach. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Przegazówę? Dawaj! Dobra, na zimnym nie dawaj. O, ślisko. Cześć! Cześć! Jakby nie mogłem sobie Morda zamarzła? Zamarzła morda. Jakby nie mogłem sobie wyobrazić lepszej pozycji... Nie mogę gadać!